Witajcie, ja jestem Starki, a oto przed wami The Source of Ditto, czyli dosyć taka, można powiedzieć, delikatna, leciutka gierka z elementami RPG, w której to, najprościej mówiąc, gramy dzieciakiem, który okazuje się być jakimś tam prawdziwym bohaterem i musi uratować wyspę Ditto. Ale, no, jak mówię, gra nie jest jakaś głęboka, nie jest nic takiego wspaniałego, powiedzmy, pod kątem nie wiadomo jakich odkryć, ale jest bardzo przyjemna. Grę znam, powiedzmy, z dawnych czasów, kiedy to oglądałem ją w ilości 4 odcinków pewnego gościa z niebieskim afro. Pewnie wszyscy wiedzą, co chodzi. A dzisiaj, za pośrednictwem Humble Bundle, nareszcie mam okazję w to zagrać, więc bez zbędnych sergieli po prostu zaczynamy. No i mam oczywiście 3 mody. Mod, tryb relaksacyjny. Standardowy tryb bohatera. Dobra. Gram na regularnym. No i zapraszam już na... Nie wiem, czy będzie jakiś wstęp, czy nie. Jak mówię, grę znam z dawnych czasów, sprzed kilku lat. O, dobra. Czyli jest tak samo, jak było. Obudź się. Obudź się. Hej, śpiąca piękności, obudź się. No, więc gra powita nas już takim tajemniczym, można powiedzieć, wejściem. No. Oj. Nie mów mi, że polegliśmy na pierwszym at the first hard. Oj, nie pamiętam teraz słowa. Może to wina tego, że strasznie wcześnie rano to ogrywam, kiedy tylko po prostu no dostałem dostęp do gry, zainstalowała się, to od razu rzucam się za nagrywanie. Ale dobra. I patrzcie, piękny żółczek. Może, jeśli tylko uszczypnę go w nos. Jak widzicie, grafika piękna, cukierkowa, ale ma swój urok. Nie ma nic równie wspaniałego jak brak tlenu, by przebudzić zmysły. Coś tego typu. Tak czy siak. Dobry ranek, śpiochu. Fajnie, że w końcu do nas dołączyłeś. Okej, ja więc na początku powinniśmy przygotować cię załatwić ci miecz. Widzisz to światełko? Idź za nim. No, początek gry niestety będzie taki dosyć samouczkowy. Znowu zbyt szybko, prawda? Dobra. Po prostu powiedzmy nerwy nowicjusza. Jest pełno rzeczy, przez które powinniśmy przejść, więc lepiej było, jeśli będę to wytłumaczał po drodze. Już się zaczęło i trochę wszystko. O, przy okazji tak mi się wydaje, że powinienem się przedstawić. Nazywam się Puku. Miło cię poznać. A więc teraz idźmy do miasta. Dobra. Mam piękne sterowanie, kamerka, inne takie rzeczy. Żeby nie było, nie wiem, niczego tej grze pod kątem sterowania czegokolwiek. I tak jeszcze tylko zatizuję. Seria będzie prowadzona samodzielnie, o ile się przyjmie gierka, żeby nie było. Z niewielkimi wyjątkami na odwiedzinne występy innych osób. Oczywiście, innych osób oznacza niestety też siostrę, ale może też oznaczać... To żeby nie było, strzelam losowo, żeby nie było, że naprawdę coś zapowiadam, no... Manoni, Wiśnia, ktokolwiek po prostu ze znajomych. Może być nawet, nie wiem, Helga, jeśli się okazało, że jakimś cudem się uda znowu zgrać. Dobra, no, to jest głównie miasto na wyspie, ale mamy dużo czasu na zwiedzanie później. Jak na razie, chodźmy po prostu do statuły. No. Bo nie wiem, czy wspominałem gierkę, można odgrywać właśnie w koopie dwuosobowym. Ale wszystkim, przynajmniej w tej kwestii zajmiemy się kiedy indziej, na razie po prostu mówiłem. Chcę wam przedstawić grę, zobaczyć co i jak, czy mi się spodoba. Czy dobrze zapamiętałem, po prostu jest taka wciągająca, jak właśnie kojarzę. Czy może gra okaże się klapą, wam się nie spodoba, mi się nie spodoba, czy coś. Na co bierzemy mieczyka i w ten oto sposób nasz dzieciak magicznie przemienia się w... Właśnie, miecz Ditto. Gdy tylko sięgasz miecza, czujesz mistyczną energię przepływającą przez twoje żyły, zapełniającą cię siłą twoich poprzedników. Stałeś się mieczem Ditto. No. Chyba spójrz na siebie. Co jeszcze i tak cały błyszczący i heroiczny. Wydaje mi się, że chyba to jest odpowiedni moment na wyjaśnienie paru sprawy, he? Ditto jest pod wpływem klątwy, widzisz, co 100 lat... Ta, nie, wicked, nie pamiętam teraz, jakaś pokręcona, przeklęta, coś takiego zła, no nieważne,
jak mówiłem, nierozbudzony. Wiedźma Mormo podnosi się, czy tam powstaje, żeby rozpowszechnić swoje zło i złe wpływy, no, wśród wyspy. Teraz... A więc cóż, no, jeszcze trochę plączę. Ale nie blokowane czy tam bez opozycji zło jest trochę niesprawiedliwe, więc... więc bohater, miecz Ditto, też pojawia się, żeby walczyć z Mormą i powstrzymać jej złowogie plany. Podpowiedź? To ty. No co? Można było się spodziewać. Dobra, dobra. Co tu jest? No wiem, że może być trochę takie dziwne i dosyć poważne jak na sytuację, że przed chwilą dopiero co znaleźliśmy cię na brzegu i w ogóle, ale no... Nie ja napisałem reguły i nie ma departamentu zażaleń. I chcę wiedzieć, co jest takiego złego na temat Mormo, cóż... Jest tak trochę to poza scenariuszem, ale dlaczego nie pokazać ci? No na pewno pobija to słuchanie mnie jeszcze dłużej, prawda? Chodź, jej pałac jest w tą stronę. No, mam teraz już delikatną swobodę. I tak na wstępie pokażę tylko tyle. X-em zauważył, że się bije. Y służy do używania wszelkich tych mocy specjalnych. Tak, mamy łuk, jakąś pochodnię. I bombę. Żeby nie było później, to jeszcze pamiętam, te wszystkie rzeczy będą używały jakiejś tam tajemniczej energii, ale na razie nie. No i jeszcze pod B mam taką piękną rolkę, gdzie zmieniamy się w piłkę. Ale więcej o grze naprawdę, no nie jestem w stanie powiedzieć, bo to wszystko, co tak naprawdę pamiętam. No poza tym, że tutaj pierwszy właśnie przebieg cały jest samouczkiem. Zobacz tych klipsów, czyli tych takich przerażających gości. Wygląda na to, że wiedzą, że ich dziwny, straszny mistrz, czy mistrzyni w sumie, zaraz powróci. Sprawdźmy tą wieżę. Sprawdźmy, czy cokolwiek się zaczęło, ale bądź ostrożny. Wyglądało to by naprawdę źle, gdybyś zmarł na pierwszym wyzwaniu. No. Pałac Mormo, poziom drugi. Jeśli to jest poziom, to albo to oznacza trudność lokacji, albo są to jakieś poziomy po prostu, nie wiem, związane z rozwojem postaci czy cokolwiek. Żeby nie było, no, aż tak dobrze nie znam tego wszystkiego, żeby właśnie mówić, czy są jakieś poziomy, czy nie mam. No, grę pamiętam tylko strzępkowo, poza tymi rzeczami, o których już mówiłem. No ale dobra. Pałac się otwiera, pad wibruje. I lecimy. Z tą piękną muzyczką, bo nie ukrywam, to jest jedna gra, której muzyczka mnie, no tak po części kupiła. Paczajta. Kości, miski, pęknięte tarcze. No, tak więc leci dzieciaku, musimy walczyć ze złem, co jest... A, okej. Okay. Dopiero co moja postać wylazła, ja już nią wlazłem z powrotem. Dobra. Jestem, że dziennik miał taką jakąś tarczkę. Nic wielkiego prawdopodobnie, no ale widziałem, że tam niektóre takie właśnie nie zadawały mu obrażeń, ani nic. Dobra, jest znowu kolejny tego typu gościu. A, okej, okay, dobra. Widać, że są tak samo głupi jak w niektórych grach przeciwnicy. Sami w pułapki zastawione przez siebie, czy w sumie kogoś z ich drużyny mogą wpadać. Przyjemne. Friendly Fire zawsze na propsie. No, chyba, że się okazuje, że ten Friendly Fire dotyczy mnie. Gram w koopa z kimś, kto, no powiedzmy, delikatnie nie do końca ogarnia. Jak na przykład to bywa w przypadku siostry, czy... w sumie wielu innych osób. Chociaż w moim przypadku też się zdarza, bo też nie zawsze ogarniam, ale dobra. Mniejsza z tym ogarnianiu, nie będę tutaj opowiadał. Zresztą jak bardzo nie ogarniam i dlaczego twierdzę, potrafię nie ogarniać porządnie. Dowiecie się prawdopodobnie już niebawem właśnie w Stone Shardzie, bo... Odcinek powinniście chyba zobaczyć 1 czerwca, jeśli się nie mylę. A 2 czerwca wychodzi największa aktualizacja do Stone Sharda, jaka... No, wychodzi od kiedy posiadam tą grę, więc... Fajnie byłoby właśnie już rozpocząć serii. To też jest właśnie ta tajemnica, dlaczego w czerwcu macie się dopiero dowiedzieć, co i jak z Stone Shardem, przynajmniej z mojej strony. No właśnie, zaczynamy taką serijkę też mini. Wraz z wejściem aktualizacji. Ale żeby nie było, nie zaprzestaje to też... Czemu nie przerywa to Terrarii i innych gier. Tylko po prostu Terrarię, no muszę się zgrać z... chociaż częścią ekipy. Podkreślam, część ekipy nie oznacza siostry, ona jest... powiedzmy, poza tymi regułami. Chce jej to jest, nie chce to jej nie ma. Ale nawet jak tylko ona będzie, to już nie chce robić więcej odcinków z Terrarii po prostu bez nich, bo tak
trochę nudno. Trochę się to też kłóci z celem. No. Moving Out i ewentualnie ten, jak to się nazywał, no, Overcooked 2. Może będą, ale to tam w wolnej chwili. Dobra. A, przegapiłem dialoga. Masz cokolwiek, co może znieść płomień? Dobra, no i teraz uczą, jak używać tych wszystkich rzeczy, ale to już umiem. No i wracając jeszcze. No do innych gier to się zobaczy, jak to będzie. No Dark Souls na pewno na live'ach dalej będą, Gothic też. Ale to na spokojnie. No i jesteśmy w finałowym starciu gry. Tak de facto prawie finałowym, bo ty, no, jak można spodziewać kogoś, co samouczek, to raczej dziwne było, żebyśmy już wygrali. Oj, powinnam wiedzieć, że to było, że to byłeś ty, Puku. Tylko jeden może tak długo trzymać robactwo? No, dobra, nie wiem, do końca nie umiem tego kontekstu wyłapać, mówię, może za wczesna godzina. No cóż, trzeba być jednym, żeby znać jedno, coś tego typu, trzeba być jednym, żeby je znać, nie wiem. Powinienem przygotować coś lepszego. Jak widzisz, nie jestem już z powrotem. To znaczy, że twój mały przegryw, coś tego typu, to może być określenie. Musi, też musi być, he? Tak, ty. Musisz być ostatnim małą zabaweczką Puku. Słodko. Jestem pewna. Mam nadzieję, że ona... ona? Myślałem, że to jest facet, okej. O, ale dobra, wytłumaczyła ci wszystko, o co chodzi, do czego cię namawiała, czy do czego cię popchnęła. Nie lubię za bardzo zabaweczek, wiesz... Trochę uważam je za dystrakcję. Przynoszą one radość ludziom. Levity... też nie pamiętam słowa. Nadzieje. To nie są wartości, na których chciałabym, żeby... Aha. A, na których chciałabym wychowywać swoich głupich poddanych? Więc zrobię przykład z ciebie, młodzieku. Uwolnię na ciebie wszystkie rzeczy... A. Rozwiążę wszystkie nici, które ciebie trzymają w całości, coś tego typu. Dobra, nie się z tym. Wyrwę twoje malutkie guzikowe oczka z twojej głowy. Aha. Wyciągnę z ciebie każdy fragment wypchania czy coś takiego i rozrzucę daleko i szeroko, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje z nadzieją. Czekaj, jesteś zabawką? Ło, to dosłownie, to na pewno pierwszy raz, kiedy zabawka została mieczem Ditto. Oczywiście, że nie jest zabawką, to metafora. Ty, insekto, mózgi. Głęboki oddech i wydech. Jak tak widzę, że już jesteś tutaj, to dlaczego nie przejdziemy od razu do finału i nie zaoszczędzimy czasu wszystkim? Moje przeprosiny, mieczu. Nic personalnego. Śmierć. Ej, to nie fair. I sobie umrzeliśmy. Przegraliśmy już grę. Miecz upada. Naciśnij A, żeby kontynuować. No dobra, dalej się dialogami chyba nie będę aż tak przejmował, bo nie jestem dzisiaj po prostu w nastroju. And Io did the sword fall to the ground? Nie. A, chyba to zamiast Io powinno być so. Więc miecz opadł. Tępiony w świetle i ostrzu. Jak wielu przedtem i wielu, którzy dopiero przybędą. Z jej krzeszeniczym odrodzeniem nieprzerwany Mormo rozpowszechniła swoje mrok wśród lądu. Ludzie obniżali swe głowy w strachu, modląc się o to, że pewnego dnia miecz się odrodzi. No. I tak mniej więcej to jest na wstępie. 100 lat później. Dokładnie w momencie, gdy ostatnie żary nadziei po prostu już ginęły. Uuu, gościu. Powinnam być strasznym
bezcielesnym głosem częściej. Tak siak, no cóż, witaj. To jest czas, żebyśmy wyruszyli. 100 lat czekałam na to, aż aby inny mógł pokazać mormo co i jak, więc zmykajmy stąd. Może nie było do końca sensowne, dosłowne i w ogóle, no ale mówiłem, nie jestem w formie. Dobra, wychodzimy. Jest tak ohydnie tutaj w ostatnich dniach. Zadziwiające, co mormo może zrobić z tym miejscem w ciągu stulecia. Czekaj, nie masz pojęcia, kim jestem lub co robisz? Dobra, dam ci szybkie wprowadzenie. Gotowy? Jesteś ostatnim, czy najnowszym mieczem Ditto. W skrócie, biegaj wokół, pokonuj wyzwania, pokonaj mormo, wróć do swojego zwykłego życia, bla bla bla. Słuchaj, no wiem, że cię pośpieszam i tak dalej, ale mamy bardzo ograniczony czas, okej? Okay? Mhm. Jak tylko dotkniesz miecza, wszystko powróci. Pamięć mięśniowa czy coś, no nie do końca, ale dobra. Miecz powinien być z jego ostatnim właścicielem, co oznacza cmentarz. Chodź za moim znacznikiem. Dobra. No więc, może źle tłumaczę, może dobrze, jak mówię, nie na mnie, co? O, słyszę dźwięki kazów dalej. Ciekawe, dobra. Tak więc, jesteśmy tu. Och! Mam dziwne uczucie w swoim rządku. Nie lubię. Aha. I nie sądzę, że to były resztki kupy, którą żarłam na śniadanie. Czy na obiad, nie wiem. Chodźmy do tego cmentarza groba, zanim coś dziwnego, no, wyskoczy na nas. Dobra. Więc jakieś kwiatki. I w ogóle cmentarz i strasznie w ogóle, ło, co tu się dzieje? O, pelerynka i mieczek. Dobra, bierzemy mieczka. Bij tego w grób. Ja tu mam czerwoną pelerynkę, no tak to już było ostatnio, ten sam tekst dosłownie. Jej, mamy achievementa. Tadam! Mamy nareszcie naszego miecza Ditto. Nasze otoczenie może trochę tego nie oddawać, czy może to pokazywać. Dobra, nieważne. Nie jestem pewien kontekstu, ale ten ostatni miecz, no nie poradził sobie zbyt dobrze. Ale no, na szczęście oznacza to, że trudno będzie pochodzić sobie gorzej. Słuchaj mnie, posłuchaj mnie, o co chodzi. Musimy iść do miasta, żeby no dostać kilka kierunków, których powinniśmy się udać. Zaznaczyć na mapie. Mapa. A, czyli miasto było w drugą stronę niż ta, w którą przyleźliśmy. Dobra. To lecimy, póki jeszcze jest taki moment swobodniejszy. O, można się zderzać z płotem, gdzie nawet tak fajnie odskakuje wtedy postać. Dobra. Dobra, idziemy, idziemy. Fajnie by było, gdyby już też jakieś... O, fajna muzyczka. Chociaż nie do końca w moim stylu. Ale no, nie, na pewno nie będę udawał, że zobacz coś. No dobra, to teraz chyba można już się zająć rozgrywką normalnie. Czy jeszcze coś było poza tym, że musimy iść do miasta oczywiście, bo tak nam każą iść. Z jakiegoś powodu. Dobra, staruch powinien być w sali mieczy. Powinniśmy tam zajrzeć. O, i przy okazji, póki tu jesteśmy, weźmy nasze kazu podróżne. No, zaoszczędzić dużo roboty nożnej na dłuższą metę. I na pewno warto byłoby zajrzeć do sklepu z zabawkami. Oczywiście, no, z powodów zawodowych. Nie. Dobra, jesteśmy w mieście i musimy odwiedzić te wszystkie miejsca. Dobra. Ela. Witamy w powietrznym kazu, czy tam, ja bym nazwał raczej podniebnym kazu. Mogę zobaczyć twój identyfikator, proszę? A cóż to za sytuacja? Nowy klient. Dawno nie mieliśmy żadnego nowego.
Pozwól, że tylko znajdę mój scenariusz dla nowych odwiedzających. Witamy w podniebnym Kazoo. Aby móc skorzystać z naszych szybkich, muzycznych usług podróżowych, proszę wziąć ze sobą to obowiązkowe Kazoo. Hej, siostra. Hej. Dobra, mamy podróżne Kazoo. I dobra, aby podróżować, musisz po prostu znaleźć i aktywować Kazoo. Rozszerzane pod Ditto. Możesz tylko podróżować do już odkrytych, nie wiem, latarni, czy tam po prostu znaczników, coś tego typu. Więc... Bacon. Tak, bacon, niech ci będzie. Więc bądź pewnym, żeby zaaktywować wszystkie, które znajdziesz. Ten tutaj zaaktywuje dla ciebie samemu. No, dobra. Pięknie. No, przypisz swoje Kazoo, bla bla bla, możesz wzywać. Dobra, fajny, miłego dnia, do widzenia. To ci co, odnośnie już, bo zaczęłam się bawić. Okej, okay, fajnie. I to co będę musiał. Dobra, dobra, fajnie siostra, ale... Ja na razie tutaj zajmuję się grą. O! Nef Systemr Bat, czyli nowy klient Bat. Plik wykonawczy po prostu dla nowych klientów. Witaj. To jest sklep z zabawkami. Ministerstwo of... Of tak, Ministerstwo of... Zatwierdzono przez Ministerstwo Testów czy tam wyzwań. Czyli miejsce po prostu zatwierdzone przez nich. Miejsce do kupowania wszystkich rzeczy czy tam cudów do zabaw. Mamy tutaj zmagazowanych kilka mniejszych zabawek legend. Tak samo jak ulepszenia. Wszystkie nowe... Wszyscy nowi przystępujący do wyzwań muszą dostać obowiązkowego nerb poppera. Popper. This farm pellet gun does not do damage. Dobra, czyli inaczej mówiąc, mam takie coś, co strzelam piankami, nie robi obrażeń, ale może trafiać z odległości różne cele. Naciśnij Y, żeby strzelać, Y, żeby, no, celować. Czyli też tym bukiem, ale ogólnie było. Mhm. I co najlepsze, nie zużywa energii zabawkowej do używania. A, jeszcze pochodnie. Mhm. I oczywiście mogą być, przez lokalne pogody mogą być problemy z prądem, więc proszę używać tego, jeśli to wymagane. Mhm. Dobra. Nie popieram tu piromanii, ale czasem podpalenie rzeczy może przyspieszyć wszystko, dobra. Mhm. Wszystkie zabawki legend mogą być ulepszane przez znalezione materiały na tej wyspie. Mhm. Wszystkie... No, fundusze uzyskane przez ulepszenia są ponownie reinwestowane w system wyzwań. Super, masz nowe zabawki. Przypisz je tym wszystkim, tak, i już. Dobra, u góry chcę mieć to, a z boku niech będzie pochodnia. No to idziemy. Czy to było jakieś wyzwanie? Dobrze, powiem ci historię. Mój kochany i ja siedzieliśmy kiedyś tu jednego dnia, oglądaliśmy jak świat po prostu przemija. Mhm. Odwróciłam się na chwilę i kiedy wróciłam? Mój kochany został pożarty. Rozerwany na strzępy przez szczury. Mhm. I jak zobaczyłam to, co z niego zostało, obiecałam sobie, że jednego dnia on zapłacił za to, co mu zrobiły. Pomożesz mi? Świetnie. Zniszcz je wszystkie. Każdy, który istnieje. Albo jeśli to jest za dużo, więc to nie wiem, 10 powinno wystarczyć. Dostaliśmy questa, jej. Czyli upolu 10 szczurków po to, żeby... No pomóc tamtej gościowie czy coś. Mhm. Mhm. Bo to jest jakiś tylko dialog nieistotny, nie będę się tym zajmował, bo jednak wybaczcie, ale... No szanuję swoje gardło i nie chcesz tak się zamęczać. O, monetka wpadła z trawy. Czuję się normalnie jak w Zeldzie. Wiem, pamiętam, że w starych Zeldach właśnie się biło trawę, żeby wszystko wypadało. Ale dobra. Idziemy w to miejsce i miejmy nadzieję, że za chwilę będziemy mogli już się zająć na spokojnie zwiedzaniem, graniem po swojemu. Nie przejmując się niczym szczególnym. Dobra. Powiedz mi, maluchu. Czy to wielki, latający żuk gnojarz tu w tym miejscu, czy moje zmysły w końcu mnie dogoniły? Czyli mój wiek, tak coś się zrobiłeś, bo stary żółw.
A więc to naprawdę ty, Puku. Oczywiście. Jesteś... mieczodzierżcą? Coś tego typu... Nieważne. Czyż nie? Jednym tym samym. Obawiałem się, że mój czas może nadejść bez... Bez po prostu spotkania mieczu, coś tego typu. Tak jak mojego biednego dziadka. Aha. Wydaje mi się, że jesteś tu po to, by poznać... jak to się nazywało? Lokalizację kotwic. Czyż nie? Może nie, patrząc na ten... pusty... Na twój pusty wzrok. Czy ten pusty wyraz twojej twarzy. Czy wytłumaczyłaś jej cokolwiek, Puku? Czy ten biedny dzieciak wie nawet, że musi walczyć z Mormo? Oczywiście, że wie. Tak mi się wydaje. Mówiłem ci o tym? Czyż nie? Puku, musisz zacząć brać to wszystko bardziej na poważnie. Ostatni miecz nawet nie przeżył wystarczająco długo, żeby dostać się do tych sal. Cóż, ale jesteśmy tutaj. Czy to oznacza, że trochę się poprawiam, prawda? Okej, masz rację, rozumiem. Nie jestem pewien, czy tak, Puku. Tamta porażka 100 lat temu prowadziła na nas nieopisane cierpienia. Czemu w sumie cierpienia na ludy Ditto. I potwory rozpowszechniły się wszędzie na wyspie. A jej rządy rozerwały prawie całkowicie naszą pozostałą nadzieję. Ostatnim pozostałym promikiem nadziei jest ten oto miecz. Tutaj. Teraz. Wszyscy... Jest... On czym oni, nie wiem, no tak trochę wysosobowo to jest, ale dobra. Oni są wszystkim, co dzieli nas, czym stoi pomiędzy naszym zbawieniem, a zejściem głębiej w ciemność. A to oznacza, że potrzebujemy odpowiedniego planu. Akcji, co prawda? Żeby pozbyć się Mormo. Dokładnie. Pewnie z tym ruchem powinno być zniszczenie kotwicy Mormo. Jest to jeden z instrumentów jej regeneracji. I przywiązuje ją do tego świata. Jej sługusy będą... ukryły to głęboko w jaskiniach Ditto. Żeby zdobyć, czym dotrzeć do tej konkretnej komnaty, potrzebujesz jednej z zabawek legend. Mógłbym cię tam pokierować, ale te stare kości są teraz barierą, bym to mógł zrobić. Musisz pozwiedzać sobie na zewnątrz miasta i poszukać tego samemu. Ale no, zaznaczę to miejsce jakoś dokładniej w twoim zakładce zadań, ale na razie Puku musicie pokierować. Okej. Czyli to tyle? No dobra. Cóż, to tyle z mojego przymusowego trzymania za rączkę. Jesteś wolny, żeby łazić po Ditto jak chcesz, ale chcesz moją poradę? Zniszcz kotwicę, zanim będzie wielki dzień. To ułatwi twoje ostateczne starcie. Teraz jest jeszcze jedna wada, tak dalej, jeśli chodzi o tą klątwę, o której nie wspominałem. Cokolwiek stworzył te reguły, uczynił to tak, że musisz być na tyle potężny, żeby zmierzyć się z Mormo. Okej, nie wiem. Widzisz, twój miecz staje się potężniejszy, im bardziej pomagasz Ditto. Oczyszczasz lochy, pokonujesz potwory, pomagasz ludziom. Takie rzeczy typowe dla Patera. Dobra, jak już będzie wystarczająco potężny, cóż, nadszedł czas, by spotkać jej okropność, czy jej brzydkość. Masz 24 godziny, żeby się przygotować, a potem będziesz się z nią mierzył. Czy jesteś gotowy, czy nie? Potrzebujesz każdej pomocy, która może się wydarzyć. Znaczy, gdy to się wydarzy. Więc weź to ze sobą i zobacz, gdzie to prowadzi. Jakiś Celestial Token.
Symbol wiary w moc Serenity. Nie wiem, co to jest. Będę wiedział, co zrobić, kiedy czas nadejdzie. Albo po prostu się pojawi i będę cię wkurzać. Tak czy siak, dla mnie to, mi to pasuje. Po tym wszystkim w sumie sama już mam dosyć dźwięku swojego głosu, więc... Więc no po prostu pozwól ci prowadzić, idziemy. No i ogólnie mówiąc, nie wiem, czy to było wspomniane, wspominałem, czy co. Ale mamy takie 4, powiedzmy, godziny w świecie gry, czyli 4 godziny w świecie gry, 4 dni growe właśnie na to, żeby się zająć tym wszystkim. Więc no, nie możemy marnować za dużo czasu, idziemy zajmować się różnymi sprawami, dobra. Nie ma tu nic ciekawego, tak więc idziemy do sklepu, muszę zobaczyć tylko, czy mają jakieś ciekawe zabawki, jeśli tak, to jakie, wiecie, żeby coś kupić ewentualnie. Okej. Okay. W sumie mają łuk, mają jakieś miny. Znaczy, kopnij mnie. Dobra. O, czyli to powoduje, że wrogowie będą sami siebie chcieli bić. Dobra. To wiemy, od czego zaczynamy. Pierwszy cel, zbierać 100 monet po to, żeby zdobyć znak kopnij mnie. Okej. Okay. W takim wypadku też... No, chyba pora najwyższa już wyruszyć. Duża monetka. Tak więc, no. Wiem, że gdzieś są jakieś inne sklepy czy coś. Co to za glut? Halo, glut. Zablokowali mi przejście. Dobra, jak się otwiera mapę? Dobra, to w takim wypadku może warto byłoby pójść od... góry? W sumie czemu nie? Od góry może być dobrze. I nasz pierwszy cel to chyba będzie właśnie poza tym, żeby zająć się tymi całymi kotwicami, czymkolwiek one są. To może właśnie zająć się też polowaniem 10 szczurów, a potem przejściem po nagrodę. Ta nagroda może być jakimś, nie wiem, poziomem, ekspem czy coś. I w sumie to też potwierdziło moje teorie, że są tu jakieś systemy chyba levelowania. Żombiak! Dobra, trzeba być ostrożnym. I krytyk. 25 ekspów. Ale nie widzę tego na pasku. Dobra, idziemy. Idziemy. Widzę tu jakąś latającą kulkę. Serio? Oj, wróg trzeciego poziomu. Nawet nie wiem, co to jest. Wow. I se wybuchło. Oj. Dobra. I no niestety moje... Czytam sobie to, co mówili. Jest potwierdzone. Ten mieczyk nawet nie bije obrażeń. Ale okej. Ej, czemu on ma koronę? Dobra, mniejsza z tym. Czekolada. Jeśli się orientuję dobrze, to czekolada dokładnie. Coś do tego, żeby ją zżyć i regenerować sobie życie. W ogóle jest jakaś chałupka. Może warto byłoby ją odwiedzić? Zobaczymy, co tam mamy. O. Jakiś człowiek i skrzynka. Oczywiście najpierw pokazamy skrzynkę, a w środku... Zapałka zwiększa... obrażenia od żywiołu ognia. Ło, znalazłeś naklejkę. Ubierz naklejkę, żeby zdobyć jakieś super bonusy. Kliknij tutaj, wejdź na zakładkę naklejek. 5% mocy ataku. No i na achievement let's go sticking, czyli mamy za naklejki. Nadal mam nadzieję, że dasz radę sobie z mormą. Mam myśli, no oczywiście, ostatni miecz nie był taki do końca, ale... No... ale no, może oni byli po prostu jakimiś idiotami, którzy nie mieli żadnych umiejętności motorycznych, no wiesz? Dobra. Mniejsza z tym, mam jakąś naklejeczkę, nawet nie wiem, co to do końca jest, poza tym, że widziałem jakieś plus 5%. Więc sugeruję to, że chyba ten 5% jakieś silniejsze ataki ogniste? Okej, okay. Ej, znalazłem kolejną naklejkę. Znalazłeś kod na naklejkę. Jestem pewien, że to odblokuje jakąś fajną darmową naklejkę. Idź do sklepu z naklejkami i w ogóle. No ale kontynuując. A mi się wydaje, bo teraz nasze ataki w ogóle są ogniste, a nie tylko, że jakieś 5% do siły ognistych ataków, tylko... co się dzieje? Co jest? Okej. Coś się ze mną stało, ale nawet nie wiem, co to było, więc no. Oj. Nie. Niby gierka taka mówiłem, że na luzie i w ogóle, a jednak mimo wszystko ja też tutaj będę dla mnie pewnie dosyć ostro.
Dobra, znowu jest zombiaczek. I w sumie jak zdobyliśmy jakiś kod na naklejkę, to może warto byłoby właśnie się zająć tą naklejką. Jakiś diaks. Mam już 40 parę monet. Nie wiem, czy to dużo, czy nie. Ale prawie ostatnio znam naklejkę, kopnij mnie, więc... No, powinno być dobrze. I w sumie mam już 35 minut, a ja dopiero skończyłem samouczkę. Oj, taki mój urok. O, monetka. Aha, czyli złote są warte dwie. Dobra. Ech, nie da się bić tych ptaków. I teraz tylko najważniejsze pytanie, gdzie jest sklep z naklejkami, bo wiem, że to coś istnieje, ale... Poza tym to nic. O, dobra, chyba znalazłem. Ta! Jakiś sklep z żabą? Okej. Okay. Naklejki! Witamy w sklepie z naklejkami i tak dalej. Aha. No dobra, nieważne, chcę mieć jakieś tak po prostu powitanie, nie chcę się tego robić. Możesz kupować naklejki. Aha, ale ty tylko już masz gdzie je przykleić. Możesz zobaczyć. Zeskanuj kod na naklejkę. O! Bardzo duża odporność na ogień. Nie jest do końca rzadka, ale może się przydać. Okej. Okay. Zobaczymy, że jest jakaś fajna do kupienia. Oj, jakieś drogie. O, kolejna naklejka. Chciałem w sumie nie tylko naklejka, co kolejne. No, to coś. I jakiś palec zombiaka. Podna naklejkę, regularny. Dobra. Jest to pewnie, że można kupować tego więcej, ale... Jeszcze może aż tak na razie nie będę zajmował. Przyklejamy rękawiczkę sobie na koszulę. No. I lecimy dalej. Odwiedzać. Tym razem w inną stronę. Są szczury! Dobra. Są szczury. Dobra. W sumie to dobrze, że są szczury. Musiałem 10 ich ubić. Ale jeśli już znalazłem je, to przynajmniej wiem, gdzie ich... No, gdzie muszę stać, żeby bić, zabić te szczury. O, patrzcie, się podpaliło. Uwaga, będzie eksplozja. I dobra. O, jakiś napój energetyczny. A tutaj co mamy? Okej. Okay. Nawet nie wiem, co to, ale... No, ale tak, ale jest. Jakaś jaskinia. Dobra, nie wiem, czy powinienem tutaj włazić, ale jak już jestem, to... No wejdziemy, zobaczymy co i jak i ewentualnie na tym zakończymy przygodę. Wydaje mi się to być jakieś takie poważniejsze podziemia, więc... Może być różnie. Dobra. Lata grania w Dark Souls... O, znalazłem naklejkę ryby. Ups, ups, nie, ja tu nie mogę zginąć. Mam jeszcze chyba jakieś żarcie. Co to? A. Kawa, ładuje zabawki legend. Niektórzy ludzie ją lubią, inni twierdzą, że smakuje jak woda z wanny Mormo. Okej, okay. Ciekawe. I właśnie zapomniałem jeszcze, idę tutaj dalej, a nawet nie zobaczyłem jeszcze, co to za naklejka, ryba. Aha. Odnawiasz sobie życie, kiedy stoisz w wodzie. Nie, ja to muszę wziąć. Ci zna i ogień. Wow, aż dziwne, że się nie podpaliłem. A w skrzynce mamy... kasę. O, tu jeszcze coś było. Starożytny tablet numer 11. Aha. Zgubiony tom historii starożytnej Ditto. Idź do sali mieczy, by przeczytać to. Trzeba przeczytać wszystkie rzeczy, które masz po prostu odnalezione. Eter, siła życia, dobra, fajne, ale nie chcę mi się tego czytać. Dobra, przynajmniej tyle się udało. W takim też wypadku, no. Poszedłbym kupić sobie kopnij mnie, ale nie wiem, czy to jest najlepszy wybór. Może są jakieś inne rzeczy, które bardziej warto byłoby zniszczyć. I gdzieś tu miałem. Nie, co?
Okej. Dobra, mamy już trochę progresu. I w sumie było krótsze niż myślałem. Jakiś wściekły kurczak. Dobra, chodź tu wściekły kurczaku. I ty znowu, kościelcu. Dobra. Powinien się zaraz sam spalić, ale... Dobra. I bić, zabić. Unik... O, nie topesz. Dobra. Jeszcze żyje, o dziwo. O. Jakiś efekt. Nawet nie wiem, o co chodzi z tym efektem, ale no... Wydaje się być... czymś negatywnym. Dobra. Mamy 178. Tak więc, w sumie nawet nie wiem, co mogę więcej powiedzieć o tym wszystkim. Mam 40 minut. Na zakończenie jedne, co to właśnie mówię. Idziemy po karteczkę, kopnij mnie i na tym będziemy kończyć przygodę. Pewnie będę żałował tego zakupu, ale no. Jak mówiłem, to jest gadka na luzie, tutaj nie będę się aż tak spinał, przejmował i w ogóle. Cześć gościu, słuchaj, dawaj mi tu, kopnij mnie. Biorę. Papa. Dobra. Kopnij mnie. A. Zdziałano jakieś ilość ładunków. Dobra. No tak czy jak powinniśmy sobie spokojnie z tym poradzić. No to ja dziękuję. Do zobaczenia już w następnym epizodzie z mieczów Ditto, czy jakichś innych gierek. Wiecie, typu Terraria. Czy jakieś inne, które miałem dokończyć, a zapomniałem dokończyć. O, przeczytałem sobie, co się dostałem za to monetki. Ale dobra, to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.